Katarzy na drodze do Świętego Graala. Ruch Katarów zaistniał w okresie największego rozkwitu opowieści o Graalu. Ówcześni trubadurzy opiewali w mistycznych obrazach boską miłość i recytowali na dworach książęcych eposy o Graalu. Katarzy jednak nie poprzestali na teoretycznych rozważaniach. Podjęli oni próbę rzeczywistej realizacji drogi do Świętego Graala, do boskiej miłości, w stosowanej na co dzień postawie życiowej opartej na czystości. Około roku 950 po Chrystusie ruch bogomiłów, wywodzący się z Bułgarii, rozpowszechniał w swych kazaniach prachrześcijańską gnostyczną naukę, jaka została im przekazana w słowie i w życiu przez Manichejczyków. Od roku 1000 naszej ery Katarzy kontynuowali głoszenie tej ezoterycznej chrześcijańskiej nauki o zbawieniu i już wkrótce ów ruch wyznaniowy osiągnął wielki rozkwit. Pod koniec XII wieku w Europie prawie nikt nie słyszał jeszcze o Graalu, a pod koniec XIII wieku nagle był on na ustach wszystkich. Najwyraźniej naczynie Graala, krater napełniony siłami ducha, jak go nazywał Hermes Trismegistos, ukazało się nad Europą, aby duszom, które do tego dojrzały, przynieść wyzwalające posłannictwo boskiej miłości. Ruch Katarów najbardziej rozpowszechniony był w Akwitanii, części ówczesnej Francji Południowej, gdzie wykształciła się swoista, wysoko rozwinięta kultura. Zwłaszcza w Langwedocji, rozległej prowincji Akwitanii, w wielu hrabstwach i na wielu zamkach kwitło opiewanie miłości i głoszona była czysta, chrześcijańska nauka Katarów. Poszukiwanie świętego Graala Braterstwa Katarów prowadzi nas w region Sabartes. Tajemnicę tej krainy znajdziemy zawartą w jej herbie w słowach Sabartes, strażnik tego, co najwyższe. Owo najwyższe jest symbolicznie przedstawione jako uskrzydlony święty Graal na tle promieniującego światłem słońca. Sabartes ze swoją stolicą Tarascą było małym powiatem wiejskim w Langwedocji, obejmującym część urokliwej doliny rzeki Arjesz oraz dolinę Sem. On zewsząd otoczony ziemiami hrabstwa Fła. Na masywie skalnym górującym nad doliną Arjesz na wysokości około 100 metrów jeszcze dziś wznosi się majestatyczny zamek, w którym niegdyś zamieszkiwali hrabiowie Fła. Wspierali oni i otaczali opieką szkołę świętego Graala i Braterstwo Katarów. W średniowieczu zamek ten był znanym ośrodkiem, gdzie trubadurzy, tacy jak Chrétien de Troyes, Bertrand de Born, a także Wolfram von Eschenbach, byli mile widzianymi gośćmi. Dolina rzeki Arjesz ze swoimi 50 grotami i systemami jaskiń rozgałęziającymi się na wiele kilometrów w głąb gór, to w postaci wąskich galerii, to znów przechodzących w obszerne komnaty i wysokie hale, służyła Katarom jako miejsce schronienia i osiedlania się. Poza tym, dzięki ciepłym źródłom, dawała mieszkańcom uzdrowienie, a poprzez swoją szczególną atmosferę stanowiła naturalne sanktuarium dla pragnących praktykować swoją wiarę w wolności. Pozostałości odkrytych tam rysunków skalnych pozwalają prześledzić historię ludzkiego osadnictwa i religii w okresie 12 tysięcy lat. Wzgórza i groty Sabartes jeszcze przed Katarami służyły jako miejsca kultu Celtom i Druidom. Znajdziemy tam również ślady wpływów manichejskich, paulikańskich i priscyliańskich, poprzedników Katarów, podobnych im grup gnostycznych, nauczających mądrości. Nazwa Katarzy wywodzi się od greckiego słowa kataros, które oznacza tyle co czyści. Sami Katarzy nazywali siebie po prostu chrześcijanami. Miejscowa ludność nazywała ich les catares, czyści, lub les bonomes, dobrzy ludzie.
Pomiędzy sobą używali nazwy przyjaciele Boga. Słowo katar było po raz pierwszy użyte w XII wieku jako określenie grupy heretyków z Kolonii. Później było głównie używane urzędowo. Określenie albigensi zostało im przydane przez Kościół, który tym mianem obejmował wszystkie ruchy heretyckie w Akwitanii. Określenie albigensi nie jest związane z miastem Albi w południowej Francji. Było ono używane przez Kościół i Francuzów z północy dla określenia heretyków, którzy nie byli Waldensami i zamieszkiwali południe. Heretycy w Anglii także nazywani byli albigensami. Nie można było zostać katarem przez chrzest lub przez słowne oświadczenie o przystąpieniu do wspólnoty wyznaniowej. Przygotowywała do tego długa droga, życie w chrześcijańskim czynie na wzór Jezusa. Katarzy mieli świadomość, że nie służba oparta na zewnętrznej formie, poprzez rytualne powielanie, prowadzi do wyzwolenia duszy z jej uwikłania w materię, ale że chrześcijańskie misterium inicjacyjne świętego Graala musi zostać spełnione przez rzeczywiste przejście drogi z Betlejem na Golgotę, śladem Zbawiciela. Jeśli spróbujemy towarzyszyć ówczesnemu młodemu kandydatowi na jego drodze, wówczas najłatwiej będzie nam sobie uświadomić, z jaką wewnętrzną powagą i z jakim oddaniem katarzy poświęcali się swemu procesowi wewnętrznej transformacji. Kandydat, który z pełnym zdecydowaniem wkraczał na drogę do świętego Graala, rezygnował z życia w społeczeństwie, z małżeństwa, dóbr ziemskich, rezygnował z jedzenia mięsa i picia wina. Praktykował on endurę, dobrowolne obumieranie ego, aby jego osobowość, uwolniona od wszelkich ziemskich więzów, mogła stać się godnym naczyniem dla siły boskiego światła i miłości. Okres przygotowawczy trwający kilka lat, wielu adeptów spędzało w jaskiniach Usa-Ornolac w Dolinie Ariesz. Katarzy już od roku 1000 zamieszkiwali te olbrzymie groty i uświęcali je jako naturalne świątynie na swej wewnętrznej drodze do świętego Graala. Niekiedy umacniali swoje jaskinie i otaczali je murem, dzięki czemu powstały trudno dostępne tzw. spolgas. Na południe od Tarascon, powyżej wsi Usa-Ornolac, w Montagne Sacrée, we wnętrzu Świętej Góry, znajdują się kościoły katarów. Jeszcze do XIII wieku dno doliny wypełniało jezioro powstałe przez naturalne spiętrzenie wód, a jego fale sięgały niemalże wejść do grot służących za kościoły. Kandydat, który pragnął kroczyć drogą wiodącą do świętego Graala, wycofywał się ze świata w samotność tych uświęconych miejsc. Przekroczywszy symboliczny mur, to znaczy kiedy rozstał się ze światem, z pomocą starszych braci pokonywał stopień po stopniu, coraz wyżej, aż do doskonałości. Poszczególnym fazom tej drogi towarzyszyły milczenie, post, praca, zdobywanie wiedzy astrozoficznej, medycznej i stopniowe odkrywanie posłannictwa zbawienia zawartego w chrześcijańskim misterium inicjacyjnym udokumentowanym przede wszystkim Ewangelią Jana. Katarzy wiedzieli, że tylko wyzwalające poznanie i życie oparte na służbie prowadzą do Graala. Na krótko przed inicjacją kandydat w cudzysłowie umierał. Po uprzednim 40-dniowym okresie postu symboliczną śmiercią mistyczną. W grocie o nazwie Kepler zostawał symbolicznie na 3 dni złożony do grobu, aby wypełnić do końca endurę, proces umierania na krzyżu tej natury. W taki sposób jego dusza mogła w rzeczywistym naśladownictwie Jezusa przeżyć consummatum est, dokonało się. Misterium Graala jest ściśle związane z przeżywaniem śmierci naszej ziemskiej natury.
Napis ukazujący się na Gralu, mocą którego kandydat powoływany był do braterstwa, to napis nagrobny, epitafium. Endura nie oznacza tutaj fizycznej śmierci, bólu lub tortur. Była ona i wciąż jeszcze jest wyłącznie procesem, w którym wszystkie więzi świadomości z przeszłością zostają zerwane. Stare ja, wiążące świadomość z ziemską naturą, musi zostać zawierzone odnawiającej sile Chrystusa, po to, aby dusza mogła się odrodzić. Trzeciego dnia pobytu w grocie Kepler kandydat był wywoływany z grobu poprzez swojego mistrza i mógł otrzymać konsolamentum, sakrament pocieszenia, i przez swoją czystą duszę zostawał połączony z Duchem Bożym. To doniosłe wydarzenie miało miejsce w grocie Betlejem. Kandydat wstępował do tej groty przez mistyczną bramę. W grocie znajdował się kamienny ołtarz z czasów druidów. Białe płótno przykrywało granit, a na stole ofiarnym leżała Biblia otwarta na słowach Ewangelii Jana. W zagłębieniu skalnym za zasłoną umieszczony był Graal. Również z druidzkiej przeszłości pochodzi pentagram, pięciobok wykuty w skalnej ścianie groty, wewnątrz którego rozpoznawalny jest zarys gwiazdy betlejemskiej. W tym pięciokątnym zagłębieniu stał kandydat, podczas gdy udzielany mu był znak dostąpionego wtajemniczenia, konsolamentum. Jego ciało z uniesioną głową, rozpostartymi ramionami i nogami również tworzyło pięcioramienną gwiazdę. Narodziny Chrystusa w Betlejem stały się dla kandydata cielesną rzeczywistością. I wiedział on, o tym zaświadcza Antonin Gadal, patriarcha Katarów oraz ich świadek w naszych czasach. Nic nie było w stanie sprawić, żeby człowiek narodzony w Betlejem zadrżał lub porzucił właściwą ścieżkę. Żaden człowiek w tym świecie nie mógł pokonać tajemniczej siły, którą on ucieleśnia. Już jako perfekt, doskonały, dostąpiwszy wtajemniczenia, kandydat opuszczał to święte miejsce przez mistyczną bramę. Po raz pierwszy celebrował on rytuał kapłański przy granitowym ołtarzu i kierował słowa błogosławieństwa do swych współtowarzyszy. Następnie młody doskonały wędrował osławioną drogą Katarów, którą jeszcze dzisiaj można przebyć przez Montagne Sacré do zamku Montségur, ośrodka wszystkich doskonałych, skąd wyruszał w świat, aby ludziom poszukującym światła to światło nieść. Położona wysoko na skale warownia Katarów Montségur ma kształt okrętu. Została ona wzniesiona w miejscu dawnej świątyni Słońca, która wiązała misteria Zaratustry z ówczesną ludzkością. W kaplicy położonej na kilku stopniach ponownie zostały zrealizowane zasady obowiązujące przy budowie świątyni Słońca. W dzień świętego Jana, 24 czerwca o godzinie 12 w południe, promień słońca przedostawał się przez wąski otwór okienny i na przeciwległej ścianie świątyni oświetlał symbole logosu słońca. Kiedy wojska inkwizycji w roku 1244 zmusiły mieszkańców zamku do kapitulacji, Katarzy wynegocjowali zwłokę czasową, aby mimo wszystko móc dokończyć swoją pracę duchową. W ostatni wieczór przed straceniem wszyscy członkowie braterstwa, mający zamiar śmiercią w płomieniach przypieczętować swoje wyznanie wiary, z rąk wielkiego mistrza braterstwa Bertranda Marty otrzymali konsolamentum, by ich dusze zostały połączone z duchem Boga. Okryty tajemnicą skarb Katarów, święty Graal, był odtąd przechowywany w grotach Doliny Arjesz. 16 marca 1244 roku 205 kobiet i mężczyzn dobrowolnie zginęło w płomieniach.
Legenda głosi, że owego dnia, kiedy trzymając się za ręce i śpiewając, katarzy wstępowali na stos, pewien bard, będący tego świadkiem, wypowiedział następującą przepowiednię. Za 700 lat na prochach męczenników ponownie zakwitnie krzew laurowy. W roku 1944 patriarcha Braterstwa Katarów, Antonin Gadal, wraz z 7 świadkami wspiął się na zamek Montségur, aby spełnić to proroctwo. Poszukujący świętego światła, siły świętego Graala, mogą być prześladowani, dręczeni i uśmiercani, ale samo światło nigdy nie może zostać zniszczone. A gdzie już raz zaświeciło, tam znowu powróci. Prześladowcy Katarów zbudowali w Albi monumentalną katedrę, która jako dowód zewnętrznego zwycięstwa inkwizycji nad heretykami góruje nad miastem do dzisiaj. Nie mamy zamiaru omawiać w tej chwili najczarniejszych stron historii Kościoła, pomni prawa miłości Graala, które wszystko wybacza, oraz związanej z tym zasady bezkonfliktowości, która przez Katarów była urzeczywistniana w życiu z bezprzykładną niezłomnością. Ale to właśnie w Albi dokonały się później nieprzewidziane, cudowne procesy, które doprowadziły do duchowej rewolucji i dały początek całkowicie nowemu impulsowi na ścieżce uwolnienia ludzkości. W roku 1167 w pobliżu Albi Braterstwo Katarów zostało powołane przez bułgarskiego patriarchę Nicetasa do realizacji swego duchowego zadania, do rozpowszechniania misteriów chrześcijańskiego wtajemniczenia w Europie. Ludzkość miała zostać uwolniona od historycznego, ustalonego dogmatycznie wyobrażenia Chrystusa i poprowadzona ku wyzwalającej rzeczywistości kosmicznego wymiaru siły Chrystusa, która jako Graal, wypełniony światłem, wypędza wszelką ciemność z ludzkich dusz. Kierując się rozpoznaniem, ludzie nieuleczalnie dotknięci przeczuciem prawdy mieli udać się w drogę ku narodzinom nowej duszy, która nie ulega już syrenim śpiewom egocentrycznej woli, lecz oddycha radiacjami Chrystusa i ma udział w cudzie miłości Graala i w jego cudownym nakarmieniu wszystkich, którzy łakną życia wiecznego. I oto znowu w Albi w 1954 roku w słynnym Ogrodzie Różanym, tuż obok Katedry Zwycięskiej Inkwizycji, uniwersalne światło zleciło młodemu gnostycznemu braterstwu Złotego Różokrzyża zadanie, aby kontynuować i rozwijać dalej dzieło Katarów na całym świecie. Jan van Rijkenborg, wielki mistrz Szkoły Duchowej Złotego Różokrzyża, otrzymał z rąk patriarchy Katarów Antonina Gadala pieczęć wielkiego mistrza, insygnia, które bułgarski patriarcha Nicetas powierzył braterstwu Katarów w XII wieku. Jako widzialny znak tej wewnętrznej, duchowej więzi w Usalebem w Dolinie Ariesz 5 maja 1957 roku wzniesiony został pomnik Galaad. Imię Galaad lub Galahad pojawia się również w legendach o Graalu. W dosłownym tłumaczeniu oznacza ono kamienny stos świadectwa. Na kwadracie bryły pomnika ułożono kamień ołtarzowy, przy którym doskonały celebrował swój pierwszy rytuał po inicjacji w grocie Betlejem. Kamień ten został przekazany młodemu gnostycznemu braterstwu dla wzniesienia pomnika przez ostatniego patriarchę Katarów. Pomnik ten zaświadcza o nieprzerwanej pracy hierarchii Chrystusa dla zbawienia świata, wyrażonej przez Trójprzymierze Światła, Graala, Katarów i Krzyża z Różami. Nie jest to dla nas zaskoczeniem, że na przykład Grota Betlejem i Grota Lombriv, katedra w Usalebem, są miejscami, w których szczególna atmosfera czystości i służebności do tej pory jest wyraźnie wyczuwalna.
Katedra Lombriffe jest naturalną bazyliką, mającą 80 metrów wysokości. Tam odbywały się służby Katarów. W roku 1328, to znaczy 84 lata po upadku Montségur, grotę tę zamurowano i w ten sposób ostatecznie odcięto od świata. Pozostało w niej uwięzionych 510 Katarów, którzy nie mogli już być zaopatrywani w żywność przez okoliczną ludność i umarli z głodu. Ich szczątki zostały później odnalezione. Choć posłannictwo Graala zostało przekazane ludzkości w postaci barwnych obrazów, to jednak sam Graal zdecydowanie nie jest bajkową przypowieścią. Jest on żywą, wibrującą rzeczywistością również i w naszych nowoczesnych czasach. Zbliżamy się do tej rzeczywistości nie poprzez uczuciową egzaltację. Graal posiada pewien wymiar, który może i musi zostać zgłębiony przez trzeźwą praktykę endury. Oznacza to odstąpienie od ziemskich upodobań i dążenie do zjednoczenia z duchem Boga, z uniwersalną gnozą. Zgodnie z hermetyczną zasadą, jak w górze, tak i na dole, Graal ma wymiar makrokosmiczny, kosmiczny i mikrokosmiczny. Aspektem makrokosmicznym jest wszechobjawienie. Aspekt kosmiczny dotyczy Ziemi, miejsca pobytu ludzkości, a aspektem mikrokosmicznym jest kielich Graala wewnątrz istoty ludzkiej. Kielich ten musi zostać ponownie odnaleziony, oczyszczony i przygotowany do przyjęcia uświęcającej siły ducha. Każdy może dostąpić cudu Graala. Dlatego obraz żywego Graala porusza najgłębsze pokłady ludzkiej świadomości i pobudza do życia uśpioną i zamkniętą w skorupie duszę. Przez wspomnienie rzeczywistości, którą kiedyś ludzkość znała i która ciągle na nowo apeluje do ludzkości, zaczyna ona poszukiwać Boga. I na ponadczasowe pytanie, czy chcesz zdobyć Graala, odpowiedź tak samo ponadczasowa brzmi: jest tylko jedno prawo, święte, dogłębne pragnienie.